Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na specjalny materiał. Jak wiecie, zmarł Kevin Connor. Bardzo przykra wiadomość. Człowiek, legenda, jeżeli mówimy o głos Batmana. I to wszystko tak się zebrało w jednym. Jego śmierć i ważne wydarzenie dla mnie. Cóż mogę powiedzieć? Teraz jakoś sobie to tak uświadomiłem. To już powoli wczoraj zaczęło się zbliżać do tego, mieć to miejsce. Teraz już jest późna noc, kiedy to nagrywam, a jeszcze zaraz będę chciał Wam to opublikować. I cóż, 2000 subskrypcji. Tak, patrzę sobie gdzieś tam w górę cały czas i przetwarzam to, że to już jest. No, dość szybko, powiem szczerze. Nie minęło 2 lata, minęło raptem w październiku 1,5 roku, jak mam kanał, i jednak udało się dobić. Teraz jest 2001. Jeżeli ktoś nie odklika albo YouTube sobie gdzieś jakoś tego tak nie obliczy, to to już raczej chyba zostanie, więc bardzo Wam dziękuję za to, co się stało. Ogólnie zauważam wzrost wszystkiego. Naprawdę, to jest widoczne. Nawet ci, co hejtują i mówią, że mam tyle czy tyle wyświetleń albo czego innego. Nie, wcale tak nie jest. Ja zauważam te liczby, na pewne rzeczy mam wpływ, mam dostęp, wy tego nie widzicie i po co miałbym kłamać? Słuchajcie, ja to zrobiłem. Ja chyba mogę powiedzieć też wprost, że mam największą w Polsce bibliotekę YouTube'ową, jeżeli mówimy o komiksy. I jedne materiały wyświetlają się mniej, inne bardziej, ale u Jarka z Lubię Komiksy znajdziecie praktycznie wszystko, co Wam trzeba, a na pewno to, co wychodzi na bieżąco. Kawał czasu to już zleciało w sumie, tak naprawdę. Sobie próbuję to przeanalizować. Naprawdę, te 1,5 roku, teraz to mi się wydaje, że to już jest naprawdę dużo. Ten czas momentalnie zleciał, nie wiadomo kiedy, i widzę, że wow, to już się stało. Więc wszystkim bardzo dziękuję, naprawdę, bo ja sam wiem, ile to jest pracy, ile to jest wyrzeczeń każdego dnia. Nawet teraz, kiedy ja to nagrywam, jestem po 2 materiałach, które dla Was przygotowywałem, a dochodzi północ i ja jeszcze funkcjonuję, robię, pracuję, nagrywam dla Was, to nagram, zaraz opublikuję i ja wiem, co robię. Z ludźmi ze świata komiksu często rozmawiam, z tymi znanymi, mniej znanymi, z osobami jeszcze bardziej, że tak powiem, istotnymi w tej branży, i mam świadomość tego, co robię. Uwierzcie mi, jedni z Was mogą się śmiać, inni mogą pomyśleć, że oczekuję wsparcia, oczekuję tego, żeby mnie chwalić i tak dalej. Nie, to nie o to chodzi, ale ja mam świadomość tego. I dużo ludzi mi to mówi. Jarek, ty nawet nie wiesz, co ty zacząłeś robić. Tak naprawdę jako pierwszy. I dziękuję Wam za to, że Wy to doceniacie. Ja sam wiem, jestem świadom tego, co robię. I rosnę, po prostu rosnę. Rosnę i jest mi z tym coraz lepiej. Więc świetnie, docierają pewne rzeczy dopiero teraz do mnie i tak samo z publikacjami, widzicie, ile ich jest. Mam też swoich oczywiście partnerów, to łatwo zauważyć, ja nie muszę tego reklamować i powtarzać, że coś dostałem czy coś kupiłem, bo wejdźcie na stronę lubiekomiksy.pl i tam macie zakładkę partnerzy. Kto docenia moją pracę, mój wkład, ale oprócz nich są też o wiele ci mniejsi, nawet czasami nieznani dla Was, ale którzy też doceniają to, co robię, i oni chcą być u mnie. Oni chcą być u Lubię Komiksy, bo wiedzą, że ktoś taki jest i ktoś, kto jest gwarantem tego, że coś będzie na czas, coś będzie już teraz. Lepiej, gorzej, ale będzie. I jeżeli ktoś chce to znaleźć, to znajdzie to właśnie u mnie. Ci, co nie chcą, sorry. Wasza strata. Ja co nieco wiem, co nieco słyszę, co nieco obserwuję, i nie chcecie być, to nie będziecie. I u mnie o Was zapomną. A trochę tych ludzi mnie ogląda, więc mówię, ja Wam dziękuję za to, naprawdę. Jest świetnie
i idziemy dalej. Przede wszystkim zbliżamy się do 500 materiału, jeśli chodzi o recenzję stricte, pomijając fakt, że filmów jest już grubo ponad 1000. I co chciałem dodać? Pewne zmiany już zauważacie, choćby nawet przy samych miniaturkach. Jeszcze pewne rzeczy oraz styl prowadzenia będę chciał zmienić. Jestem cały czas, że tak powiem, użyjmy określenia, podatny na sugestie, ale o to chodzi. Robię to dla Was i chcę, żebyście mi sugerowali coś, mówili, i ja będę starał się to zmienić, jeżeli to przyniesie zamierzony efekt, a widzę, że to się właśnie dzieje. Więc czekam, abyście tylko chcieli. Więc świetna sprawa, naprawdę. Mało tego, 2000, więc obiecałem konkurs. Tak, konkurs będzie jak najbardziej. Będą nagrody. Coś może z komiksowo-figurkowego, zobaczymy, jak mi się to uda. Może to będzie jakaś niespodzianka, jeszcze dokładnie nie wiem w jakiej formie. Daję Wam też możliwość, powiedzmy, zareagowania. Czy macie jakiś pomysł na to, jaka miałaby być forma tego konkursu? Bo może chcielibyście mieć na to wpływ. Ja oczywiście swoją jakąś wizję mam, ale jeżeli ktoś napisze jakikolwiek komentarz, zwrócę na to uwagę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc czekam na Wasze propozycje, czy to w komentarzach, czy w jakichś wiadomościach mi napiszcie, gdzie chcecie. Jest strona internetowa, jest YouTube, jest Instagram, jest Facebook, Messenger, prywatnie możecie ze strony napisać, choćby nawet lubiokomiks.pl. Poprzez Messengera, czy tam jakieś inne formy do wyboru, do koloru dla Was. Będę starał się, choć tym jest gorzej, troszeczkę większą aktywność właśnie w tych innych, nazwijmy to, mediach się pojawiać, dodawać jakieś materiały, zdjęcia. Czasem się to dzieje, czasem nie. No, z tym jest trochę ciężej, naprawdę. Z tym czasem różnie bywa, a codzienna publikacja nie jest łatwa. Tak, od 1 stycznia przynajmniej. Wziąłem to tak tylko zakroiłem w tym roku kalendarzowym 2022. De facto nie było dnia, a mamy jeszcze, kiedy to nagrywam, 12 listopada, kiedy nie byłoby jakiegoś materiału. Od początku roku każdego dnia był przynajmniej jeden jakikolwiek materiał. Sami widzicie. I chciałbym spróbować to podtrzymać, tak jak kiedyś to zrobił Krzysiek Gonciarz i robią. Oczywiście to nie jest mój pułap w ogóle, jest dla mnie nieosiągalny, ale było coś takiego, że on się wzorował też na pewnym podróżniku. Nie pamiętam, że przez 365 dni, tak, czyli przez cały rok codziennie publikował jeden film. Challenge accept. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W sumie ja trochę więcej publikuję, ale wiadomo, mniej czasu one mi zajmują. I właśnie a propos tych filmów. Też będą małe zmiany. 2000 subskrypcji, 500 materiał się zbliża i to on będzie takim w pewnym sensie wyznacznikiem. To już powoli się dzieje, ale wtedy już tak bardziej będzie. No i oczywiście obiecane materiały. Przede wszystkim pracuję już na tym, żeby był kolejny materiał z Batmanem, czyli mówimy o dalszej prezentacji mojej kolekcji. Na pewno będzie materiał, zdradzę już Wam teraz, bo chcę. Przy tej okazji będzie materiał taki bardziej pogadanka o tym, jak ja odebrałem najnowszy tom Nightfalla, Batman, tom trzeci oczywiście. Będzie też o. To taka największa niespodzianka miała być, ale chcę to dokończyć i kontynuować. Pojawi się, może inaczej, nie zdradzę dosłownie, pojawi się ponownie Grant Morrison. Czy podtrzymam to, że jednak może nie jest taki zły, czy jednak bardziej powiem, że dobra. Niewidzialni. Byli ok, a później znowu jest linia pochyła, ale nie będę Wam zdradzał. Nawet dwie niespodzianki z Morrisonem będę miał dla Was. Plus do tego cały czas pracuję, znaczy pracuję. Na razie prace stały, szykuję na to materiały, ale na taki jeden specjalny materiał, pierwszy, który w ogóle zrobię. To jest największe moje przedsięwzięcie. Nie wiem, czy on mi się uda tak, jakbym chciał. Na pewno nie będzie to pełna profeska, ale będę chciał go trochę właśnie sprofesjonalizować. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale tak właśnie chcę to zrobić i zobaczymy, jak to wyjdzie.
Jeżeli się przyjmie, to może od czasu do czasu, nie wiem, raz na kwartał, jak mi się uda, coś takiego będę chciał zrobić. No i chciałbym też zrobić live'a z okazji tych 2000 subów. Wcześniej było pytanie, czy będę robił live'a w październiku, w listopadzie, no ale nie wyszło, nie pyknęło, nie byliście chyba chętni, nie było chociaż kilka tych osób, które by się tam odezwały, bo te wcześniejsze naprawdę nie wychodziły źle. Więc jeżeli chcecie live'a, dajcie znać. Jakie mniej więcej terminy by wam pasowało, spróbujemy to jakoś dograć, a nawet jeśli będzie kilka osób, i tak zrobię sam z siebie dla tych, co będą chcieli chwilę przyjść, pogadać. Okazja jest idealna. Także czekam na wasze sugestie, czekam na wasze komentarze. Te złe, te dobre, jak wolicie. I działajmy, działajmy dalej, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze innych wiele rzeczy w głowie gdzieś tam mi się tli, ale. Nie wszystko naraz. Będę was informował na bieżąco, bo co ulubię komiksy, troszeczkę ostatnio nie było, ale okres był ciężki. Temat koszulek, jeszcze do tego te wszystkie materiały, z których musiałem zejść i jeszcze wiele innych pomysłów. Pewna możliwość może wejścia w taką trochę współpracę, gdybyście chcieli też w tym być obecni, jakoś może nie wesprzeć, ale być w tym. Bo chciałbym też inną taką serię materiałów, też związanych z komiksami, ale troszeczkę inaczej zrobić. Ale to zobaczymy. Bo do tego się zabieram jak na razie, jak pies do jeża, ale chyba przysiądę, może nawet jutro i pewne rzeczy ogarnę. Także czekam. Czekam na to, co powiedziałem. Dajcie znać, zobaczymy, idziemy dalej. I no. Nie mogło być inaczej, prawda? Więc dziękuję Wam bardzo. Komentujcie, polubcie, udostępnijcie. Czekam. Subskrypcja, dzwonek. Szczerze, ten film naprawdę jest dla mnie ważny. Mimo, że ja gadam, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, dziękuję. Wrzucę go wszędzie. Jeśli ktoś mnie skrytykuje, że bez sensu, może i bez sensu, ale czuję taką potrzebę, więc pokażcie mi, że nie jest to tylko takie moje czcze gadanie, że naprawdę coś w tym jest. A Wam bardzo dziękuję naprawdę, że jesteśmy w tym momencie, w którym teraz się tak naprawdę znajduję my, ja i to, że mnie oglądacie. Bo ja nie mam zamiaru przestać. Także tyle, dzięki bardzo. Trzymajcie się i widzimy się w już materiałach. Dziś, jutro jeszcze tak naprawdę, bo będę je dla Was publikował. Hej.